Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj drugie piwo z kuźni piwowarów. Kuźnia piwowarów Jana Olbrachta. Session Pineapple Ale. To była kategoria, która była nazwana przez nas piwo niskoalkoholowe, no ale nie mogło się tak nazywać, dlatego że ono nie jest niskoalkoholowe. Bo niskoalkoholowe oznacza piwo do 1,2% alkoholu. 1,2% alkoholu. Natomiast to ma 2,5. Natomiast nam chodziło o niskoalkoholowe w sensie jakby szerszy. Session Pineapple Ale Mikołaja Pieczyńskiego. Można odmienić? Można. No, etykieta jak etykieta. Taka jak poprzednio, tylko że teraz bardziej w takim kolorze zielonym i tutaj z ananasem. No i co mnie zaskoczyło? Kapser czarny Golas. Cóż to się stało? Gdzie głowa króla Jana Olbrachta, za którego wyginęła polska szlachta? W 2018 uczestnicy kuźni piwowarów rywalizowali w czterech konkursowych kategoriach. Coffee Pale Ale, piwo niskoalkoholowe, Milkshake IPA, Dark Fruit Ale. Podczas finału już jury wybrało triumfatorów kategorii, którzy uważą swoje piwa w naszym browarze i będą rywalizować o tegoroczne Grand Prix. Czy lekkie piwo musi być płytkie i puste w smaku? Nie. Spróbujcie tego niskoalkoholowego ale z ananasem, obficie chmielonego na zimno i przenieście się do tropików. Chmielenie odmianami Mosaic, Simco oraz Hallertauer Blanc wznosi do piwa nuty białych owoców i cytrusów, świetnie uzupełniające ananasa. Obecność laktozy i płatków żytnich sprawia, że mimo niskiego ekstraktu piwo jest pełne w smaku, soczyste i bardzo pijalne. Teraz można się cieszyć smakiem jeszcze dłużej. Składniki: woda, ananas na drugim miejscu, słód jęczmienny Pale Ale, słód pilzneński, słód pszeniczny, laktoza, słód żytni, granulaty chmielowe Simco, Mosaic, Hallertauer Blanc, drożdże piwowarskie US 05. Musicie sobie zerknąć do filmu, na którym Mikołaj opowiadał o tym piwie, ale coś mi się kołacze, że tam się to rozbijało jakieś 3,5 tony tego ananasa, czy 3,4 tony ananasa. Jakieś koszmarne ilości tego trzeba było użyć, żeby to uważać. Powiem tak, propsuję bardzo. Uważam, że takie piwa to może być kiedyś polska specjalność. Możemy słynąć z tego i w ogóle byłoby super. Gdybyśmy robili piwa o niskiej zawartości alkoholu, ale mające dużo smaku, dużo doznań dające, których można wypić 10 i, prawda, mieć kontakt z rzeczywistością. Natomiast piłem to piwo łyk, dosłownie łyk na warszawskim festiwalu Dobrego Piwa i dupy mi nie urwało, ale pamiętając, że na festiwalu jest trochę inaczej, z butelki jest trochę inaczej, to zobaczmy, jak się przedstawia gotowy już schłodzony, ale nie zmrożony produkt. Kapsel czarny Golas, jak już powiedziałem. Chmielowo. Może i trochę ananas. Ktoś mi zwrócił uwagę ostatnio, że wącham tylko z prawej dziurki. A jeszcze ktoś inny jakiś czas temu mi powiedział, że mamy różną wyczuwalność różnych aromatów w jednej i w drugiej dziurce, także... Może i tu bardziej ananasa czuję w lewej? Dobra, spróbujmy. Piwo jest przyjemnie mętne, jak już powiedziałem, mętne jest piękne. A kolor iście ananasowy, no po prostu taki słomkowo-mętny, słomkowo-żółty. Nie jest to bursztynowy, nie jest to jakiś tam złocisty, tylko właśnie taki słomkowo-żółty, mętny. Chmielowy, przyjemny, nic tutaj... Aczkolwiek ananasem nie bucha, pamiętam, że tamto piwo domowe Mikołaja buchało. Ale jest ta lekka kwaskowość, którą wnosi ten ananas też. Przez co ono jest rzeczywiście rześkie. Fajnie czuć chmiel. Jest ananas,
Wydaje mi się, że słabszy niż w tej wersji domowej. No, ale piwo jest niesamowicie pijalne. Chcę się wziąć kolejny łyk. No, powiem wam. O takie krafty walczyłem. O takie niskoalkoholowe piwa. I powiem wam, że zapowiedzi takich piw jest naprawdę sporo. Jest naprawdę sporo. Będą z wielu różnych browarów, wiele różnych browarów odgraża się, że wypuszcza bezalkoholowe, niskoalkoholowe, 2%, 3% piwa, ale jednocześnie mające dużo smaku. Ktoś tam kiedyś mówił, tak, a jak 3% wypuścił Heineken, to krytykowałeś, a tutaj się zachwycasz. No tak, bo tam nic nie było. Nic nie było w tym piwie. Pustka. To była po prostu pustka. A tutaj? Także generalnie jest naprawdę nieźle. Trochę jest mniej tego ananasa, ale efekt ten ananas tutaj robi. To znaczy bez tego ananasa podejrzewam, że mogłoby być nieco pustawe, a tak jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę nieźle. To jest naprawdę piwo, którym można się cieszyć w upalny dzień, kiedy wiadomo, że no trudno poprzestać na jednym. Trudno poprzestać na dwóch piwach. Bo po prostu pić się chce. Mówię o pragnieniu. I wtedy takie piwo jest po prostu ratunkiem. Także ciekaw jestem, jaki będzie odzew z rynku. Czy te piwa rzeczywiście będą się sprzedawały super i browary będą je powtarzały, czy po tym roku, w którym, prawda, tak wiele browarów je wypuści, się okaże, że już nie będą do tego wracały. No, dopuszczam taką możliwość. Tutaj bardzo wielu konsumentów oczekuje, że skoro piwo ma mało alkoholu, to powinno być dużo tańsze. No tylko, że problem polega na tym, że akcyza, która rzeczywiście wpływa na... która jest rzeczywiście uzależniona od ekstraktu, ale też od zawartości alkoholu, czy od zawartości alkoholu, ale głównie od ekstraktu, ona rzeczywiście jest niższa, tylko że akcyza w cenie piwa kraftowego nie stanowi dużego udziału. Więc jeżeli nawet zaoszczędzi się na tej akcyzie 20 groszy, to tego nie widać w cenie piwa. Co to jest 20 groszy? Nic. Co innego, no oczywiście można powiedzieć, że surowce, tak, że też mniej surowców. Tylko że jak tutaj użyto pół tony czy 750 kilo ananasa, no to... Czy ćwierć tony to było, czy 250 kilo. No w każdym razie setek kilogramów ananasa to raczej tanio nie było, jeżeli chodzi o surowce. Więc jestem ciekaw, jak rynek przyjmie te piwa. Mam nadzieję, że dobrze, mam nadzieję, że one będą powtarzane. Życzyłbym sobie, żeby takie piwa były w ofercie, może z innymi owocami. No, kawał dobrej roboty. Mówię, to nie jest ten smak, który był w piwie domowym. Ono nie jest aż tak ananasowe. Ale samo piwo jest świetne. Pije się je naprawdę orzeźwiające. Nie puste. Leciutko zaznaczona goryczka. Lekko słodkie. Lekko kwaskowe. Owocowe, rześkie. Konsystencja przez te... płatki żytnie. Ono nie sprawia wrażenia wodnistego, więc... Tak jak powiedziałem, o takie niskoalkoholowe walczyłem. Wasze zdrowie.